Powiem tak, przyszedł mi smak na wurszt. W związku z tym, że sobota wędza, tak jak niektórzy widzieli w moim przedostatnim filmie, pekrowanie się na sucho, to przy jednym tym wędzeniu zrobimy i tamte wyroby, szynki z chaby i zrobię sobie 7 kilo, znaczy się 7 kilo, tego wyjdzie na pewno mniej, ale tu mam 7 kilo łopatki. Tego zrobię kiełbasa polsko, tak delikatnie podwędzono z czosnkiem niedźwiedzim. To nie będzie taka kiełbasa sucho do jedzenia, tylko to będzie taka kiełbasa do grzania. Co dalej? No, nie będę was teraz nudził. Zrobimy teraz, że tak powiem, zmiana wystroju i zaczynamy. No to zaczynamy. Co tam mamy? Staro zelmerowsko, maszyna do mielenia mięsa PRL. Powiem wam, maszyna nie do zajechania. Wszystko numer 8. Łopatka. Łopatka, daję sama tę łopatkę, bo łopatka jest na tyle tłusto, że nie musimy dawać boczku. Uwierzcie mi, bo przepisy mówią łopatka klasa drugo, mięso klasa pierwsza, drugo, trzecio, ale bez samego boczku, to pokażę konsystencja, pokażę wam ten wyrób po uwędzeniu i tak jak tu zresztą widać, zobaczcie się to, jako ta łopatka jest poprzerostana, więc boczek nam jest niepotrzebny. Nawet działo, nawet jeszcze działo. Jademy. Powiem wam, ostrzyć noże i sitka. Maszyna może bez jednej przerwy, przynajmniej ostatnio mi tak już zrobiła, 17 kilo wsadu pomylała za jednym szlagiem. Wcale się nie zagrzała. Nie wiem, czy by teraz ten ówczesny, że tak powiem, maszyny dały rada przemloć za jeden rok 17 kilo wsadu. I o tym mamy, no 7 kilo, więc to się go do palcem w wiadomo kaj. Dobra, to nie wydam z ludzią. Nie wydam z ludzią, więc na razie. Dobra, mięso mamy zmielone. Teraz przyprawy. Zaczniemy od soli pekrowej. Jodową 17-18 gram soli na kilogram mięsa. Wiem, za chwilę ktoś powie, że to jest za dużo, że kiełbasa będzie zasłono, ale wcale to nie jest prawda. Robił, że kiedyś z mniejszymi ilościami soli, ale powiem wam, 18 gram, to jest chyba ta górna no, ten granica. I tam, no co mam powiedzieć, no mnie to tak smakuje. Czyli co, sól peklowo 17-18 gram na kilogram. Do tego pieprz czarny. Do tego czosnek niedźwiedzi. Ja dałbym suszony, bo akurat świeżego nie mam, ale tak myślę, że chyba na wiosnę się w ogródku posadza. No i to wystarczy. Ja nie eksperymentuję z żadnymi kulkami, z żadnymi liściami laurowymi, z żadnymi jakimiś peklosmaczkami i innymi takimi świństwami. Sól, pieprz i tu akurat jest, opcjonalnie jest czosnek niedźwiedzi. No to mieszamy. Wiecie, widzieć, jak będziecie mieszać, mięso musi być kleiste. One potem, on się nie może tak rozlatywać, one musi być takie zwarte. Ale najpierw to musimy dobrze wszystko wymieszać, żeby te przyprawy się dobrze rozeszły w tym mięsie. Potem dodamy do tego trochę wody, bo jednak widać, to mięso jest trochę suche, troszkę wody musimy dać, ale nie za dużo. Nie za dużo, bo wiadomo. Chociaż stary masoż powiedział mi kiedyś tak. Tam, kaj się leje woda, tam jest pieniądz.
No niby mu racja. Mógłby do tego wrzucić liter wody, albo nawet więcej. Ale później po ugotowaniu wbija widełka do tej kiełbasy. Jak ta wrząsła woda ci pyrsknie po starym talerzu, daj pokój. Tak samo jest z szynkami. Z kilograma szynki mnie wychodzi po uwięzieniu, nie wiem, 70 gram, 80 może, no w zależności jak długo wędza. Nie wiem, czyście widzieli filmy. Jak szynka wjeżdża pod taką maszynę, przyłazi taka szplica, takie igły, wbija do szynki woda z solą. I taki producent z jednego kilograma szynki robi półtora, albo nawet więcej. A ja z jednego kilograma robię 0,7 kilograma. Dobra, kapniemy trochę wody. Wystarczy, o, jasne, że wystarczy. Te mięso teraz czuję, że jest takie czyste. Te mięso, ta woda ciągnie. Tu jest 7 kilo, ponad 7 kilo. 7,5, więc gitara. Dobra, będzie. Ja myślę, że będzie. Dobra, teraz w moim przypadku, a w moim tym przypadku akurat biorę tak, że ląduje to w lodówce 4 stopnie na jakieś 2 dni. Po 2 dniach kolejne mieszanie, bijemy w szczewa, noc osadzaniu i będziemy wędzić. Ale to zobaczymy się w następnym, że tak powiem, w następnej części, znaczy się w tej części, w tym filmie, ale, że tak powiem, w drugiej części, czyli widzimy się za 2 dni. Nara. 2 długie dni minęły, ale Jerzy już z nami, więc jadłem dalej. To, że chciałbym rzeknąć. Mięso już się zapeklowało, no tak myślę, nie? 2 dni mielone mięso powinno tym wystarczyć. I teraz to taka jedna cenna rada. Nie sugerujcie się smakiem mięsa, nie kosztujcie mięsa przy dniu mielenia i w dniu przyprawiania, w dniu solenia, bo mięso nie przejdzie tymi przyprawami, tą solą tak jak powinno. Róbcie, kosztujcie dopiero ten cały sztof, jak to się nazywa po naszemu, kosztujcie, smakujcie to dopiero jak to się wszystko zapekluje, jak mięso przejdzie tymi przyprawami i tą solą, bo lepiej dać na początku lepiej dać tego wszystkiego mniej niż po tym żałować, więc teraz to już jest zapeklowane i teraz dopiero czuję, jak posmakuję, czy mam czegoś dodać, czy czego jest za dużo. Powiem wam tak, pieprz, czuję pieprz, ale ja taką kiełbasę lubię. Taką dużo pieprzną. Czosnek ty niedźwiedzi, tak delikatnie tego czuć. Lepiej tego będzie czuć, jak to się uwędzi i potem jak taki wóz się przygrzejecie. No co dalej, no. Wszystko na szykowane, mięso jest w miarę już tak troszkę przemieszane. Szczewa się już moczą, szczewa mam wieprzowe 25, 26, chyba FI 26. Szprica naszykowano, więc teraz będę pakował do szprycy ten sztof i będziecie widzieć za chwilę. Na razie. Dobra, szprica nafilowaną. Wiecie co to znaczy nafilować? Nabić. Wiecie o tym, że kobieta też idzie nafilować. Ale dobra, tego się nie słyszeli.
Dobra, szczewo mam już naciągnięte. Patrzcie, jak ona tak ciężko włazi, to wystarczy trochę tego mięsa wypuścić, żeby było trochę tłuste. Jademy i wkładamy i naciągamy tak. To się tak naciągło. Kundon chyba, nie? Tak mi się zdo. No kundon tak lekko tu nie włazi. Przynajmniej mnie. Kurde, ale długie to szczewo. Powiem tak, dobrze, że moja kobieta poszła do koleżanki, do ozdrowieńca koleżanki z moim bajtlem piecierniki, bo ona strasznie nie cierpi tego marasu, co jej robia w kuchni. Dobra, bierzemy pół wykałaczki, połowę wykałaczki i robimy takie coś. Cyk, zabijamy, przebijamy. Bo ja nie wiem, że ja będę na wykałaczkach, tak nie uczyli kiedyś i myślę, że tak jest dobrze. Nie pamiętajcie po tym, żeby tej wykałaczki nie zeżrzeć, jak będziecie robić. No to co? No to jademy. Lepiej się to robi w dwóch. Jeden kręci, drugi trzymie i ja mam taki ostry nożyk, takimi pół noża praktycznie, z takimi ostrymi ząbkami. Zawsze idzie, jak się robi tym powietrze, idzie zrobić puk, puk, puk i powietrze schodzi, ale zobaczymy. Pytam. Jademy. Wow, ale fajnie wyładzi, patrzcie. Nawet lub nie wyłazi. Ja nie lubię takich grubych. Jak to woli, no. By dał większy lejek, by ta kiełbasa była grubsza, ale optycznie by było mniej. A tak, i będzie optycznie dłuższa. No i potem, jak się wyrażę, takie tu pęcherzyki tym powietrza, wystarczy ono zrobić puk, powietrze schodzi, szczewo się nie rozleci, więc ok. Nie wiem, druga szprica zrobię na większym lejku, będziecie widzieć, jak to wychodzi. Dobra, no nie będę tego znudził. Puszczymy dalej nagrywanie, jak zrobimy ta, że tak powiem, grubsza ten szpilca na razie. Idziemy zobaczyć, co się dzieje w tym naszym wędzoku. Zobaczcie się na górze wuszty. Na dole się wisą chabunie. Widzicie, to tam w zadku wszystko. 50 kilo wsadu na styk. Kiełbachy się powoli robią. Będziemy je robić na taki lekko czerwony kolor, takie typowo do grzeniu. Bajka, będzie dobre. Będzie dobre, to na razie. Dobra, włoszcie już chyba będą. Otwieramy. Wow, pięknie. Wow, zobaczcie się, jakie one są piękne. Czerwieniutkie. Lądują do pojemniczka. Jeden. Drugi. I tam jeszcze mówię jedna, ale trzeci.
Jakby na to. Będzie dobre. A jak reszta? A reszta powolutku dochodzi. Dobra. Nie zawracam gitary na razie. I oto on, piękny lon, kiełbasy, urządzony. Jutro będziemy ją grzać na śniadanie. Teraz jak on pokorzy, jak on fajnie wygląda w środku. Delikatnie uwięzony. Kosz próba. Powiem wam, teraz dopiero czuć czas tej niedźwiedzi. Tak jest, czuję go. Jeszcze raz. Bajka. Powiem wam, spróbujcie się zrobić coś takiego. Polecam. Jak mu się podobało, kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Zachęcajcie mnie do następnych filmów. Jak mu się nie podobało, no to wiadomo co. Jeszcze taka jedna, może nie rada, tylko taka jeszcze jedna uwaga mu do twoich filmów. Kręca te moje filmy La Maxim, kamerą de La Maxim, a ona tu właśnie, ten ekran jest taki trochę wam głum. A dlaczego? Bo ten ramak w moim takie tak zwane, no ten obiektyw to jest tak zwane, no ten rybie oko, no bajter mi tu troszkę, no tym porysował. Tu chyba tu w tym miejscu, porysował mi go trochę i ten ekran jest troszkę tam głum. No i co, jakby ktoś z was miał do sprzedania w jakiejś fajnej promocyjnej cenie, jakiś, nie wiem, jakiś GoPro, albo jakąś inną, czy dobrą do tej kamerka, no to byłby chętny. Bo na razie mnie nie stać, no co mógł powiedzieć, na razie ty mnie nie stać, na razie robię to, co robię. Dobra. Tutaj jak powiedział. Ktoś jest chętny, ktoś ma ten do sprzedania La Maxa, może nie La Maxa, ale jakiegoś tym GoPro albo coś takiego, no to dajcie znać, może się dogodzimy. Dobra, to by było tym na tyle i nara.